W tym zadaniu mamy dane dwie funkcje, funkcję wykładniczą f od x równą 3 do potęgi x oraz funkcję g od x określoną wzorem f od minus x. Te funkcje są określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Musimy sprawdzić, czy istnieje punkt wspólny wykresów tych dwóch funkcji, no i jeśli istnieje, to znaleźć jego współrzędne. Żeby to zrobić, to spróbujemy naszkicować wykresy tych dwóch funkcji. Wykres funkcji f od x narysować będzie bardzo łatwo, ponieważ jest to taka klasyczna funkcja wykładnicza. Takim szczególnym punktem funkcji wykładniczej, który należy do wykresu, jest punkt o współrzędnych 0,1. Bez względu na podstawę funkcji wykładniczej, funkcja przechodzi przez ten punkt, Ponieważ gdy liczymy f od 0, to 3 do potęgi zerowej zawsze daje 1, bez względu na to, jaka tu jest podstawa. A do potęgi x dla dowolnego a, a do 0 to 1, czyli funkcja zawsze przechodzi przez ten punkt. Gdy podstawa jest większa od 1, to funkcja jest rosnąca i wygląda mniej więcej w taki sposób, możemy podpisać, że to jest nasze f od x. Teraz, żeby narysować wykres funkcji G od x, to musimy wyznaczyć jej wzór. Napiszmy, że G od x równa się f od minus x, ponieważ f od x to 3 do x, to żeby wyznaczyć wzór f od minus x, to po prostu x wszystkie w tym wzorze mamy tylko jeden x zamieniamy przez minus x, czyli otrzymujemy wzór 3 do potęgi minus x. No i wykres funkcji określonej takim wzorem to będzie wykres Taki sam jak funkcji f od x, tylko odbity względem osi y symetrycznie, ponieważ te wartości, jakie wcześniej funkcja f od x przyjmowała dla x ujemnych, na przykład dla x równego minus 2, przyjmowała taką wartość funkcja f od x, to teraz taką samą wartość przyjmie funkcja g dla argumentu x równego 2. Dlaczego? Bo g od 2 to się równa to samo co f od minus 2. Czyli dla dwójki funkcja g przyjmie taką samą wartość jak funkcja f dla minus dwójki. Takie przekształcenie, wzięcie minusa w argumencie we wzorze funkcji zamienienie wszystkich x przez minus x to jest po prostu wzięcie symetrii względem osi y. No i tak samo wszystkie pozostałe punkty. Taki punkt dla funkcji f od x przyjęty dla takiego argumentu powiedzmy 1 to będzie w przypadku funkcji g od x dla minus jedynki taka sama wartość czyli ten punkt. Krótko mówiąc wykres funkcji g od x będzie wyglądał w taki sposób: symetryczne odbicie wykresu f od x. No i gdy mamy narysowane wykresy tych dwóch funkcji, wiemy, jak one wyglądają. To bardzo jasno widać, że punktem wspólnym, punktem przecięcia wykresów tych dwóch funkcji będzie ten punkt. I jakie on ma współrzędne? No, w nawiasie najpierw podajemy współrzędną xową. Współrzędna xowa tego punktu to 0, czyli 0, a y1, czyli punkt współrzędnych 0,1. Czyli poprawna jest odpowiedź C.